Święty Nil był jednym z uczniów i żarliwych obrońców Jana Chryzostoma. Był on żołnierzem pełniącym służbę na dworze cesarskim w Konstantynopolu, żonatym, miał dwóch synów. W czasie, gdy święty Jan Chryzostom był patriarchą, przed swoim wygnaniem, w latach 398-403, Nil pobierał u niego nauki w zakresie studiów nad Pismem Świętym i uczynków pobożności. Święty Nil pozostawił żonę i jednego syna i wraz z drugim synem Teodulosem wybrał się na górę Synaj, aby zostać mnichem. Biskup Eleusy wyświęcił ich obu do stanu duchownego. Matka i drugi syn również wybrali życie zakonnym w Egipcie. Przebywając w klasztorze na górze Synaj, święty Nil stał się dobrze znaną osobistością w Kościele Wschodnim. Poprzez swoje pisma i korespondencję odegrał on ważną rolę w historii. Był znany jako teolog, nauczyciel Pisma Świętego i pisarz ascetyczny, także ludzie wszystkich stanów, od cesarza począwszy a na niewolniku skończywszy, słali do niego listy z prośbami o radę. Treścią jego licznych pism, włączając w to bogaty zbiór listów, były potępienia wszelkich występków, w tym szczególnie herezji i pogaństwa oraz nadużyć dyscypliny. Szeroko omawiał prawa i reguły ascetyzmu ze szczególnym uwzględnieniem maksym dotyczących życia zakonnego. Nie obawiał się też napominać, a nawet grozić ludziom na wysokich stanowiskach, opatom i biskupom, gubernatorom i senatorom, nawet samemu cesarzowi. Korespondował on z przywódcą Gotów Gainą, usiłując nawrócić go z arianizmu. Energicznie potępił on prześladowanie świętego Jana Chryzostoma przez cesarza Arkadiusza i jego dwór. Świętego Nila trzeba zaliczyć do czołowych pisarzy ascetycznych V stulecia. Święty Nil prawdopodobnie umarł około roku 430, gdyż brak jest dowodów na jego działalność po tej dacie. Ludzie po 1900 roku, w połowie 20 stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta. Nie będzie żadnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, miłość będzie gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nieodróżniającymi prawdy od fałszu. W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i kościoła. Ludzie porzucą skromność i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym, co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnie zapanują w społeczności. W tym czasie, który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na chrzcie świętym, a także im wyrzutów sumienia. Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych dusz pasterzy i biada chrześcijanom, jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci wiarę, ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy. Wtedy to będą się oni separować od świata w święte okopy w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia. I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić cuda i znaki kłamliwe. Udzieli też nieszczęśliwemu człowiekowi, zdeprawowanej inteligencji, tak, że odkryje on sposób, w jaki jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach, nie wiedząc, biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem? Antychryst tak napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd, jeżeli to możliwe, nawet i wybranych. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. W
Wtedy to miecz kary nagle się ukaże i zgładzi bezbożnika, to jest antychrysta, i jego pechołków,